drogi internecie. Chciałem się pochwalić, że zrobiłem sobie volant i pedały do symulatora. No może nie od razu cały internecie, ale pokażę paru osobom. A po co robić zamiast kupić w sklepie? Bo nie dość, że fajna zabawa z tym robieniem, to jeszcze można zrobić takie jak się chce. I co z tego, że wygląda trochę jak złom? Sterowanie łebkami, czyli obrót wolantu, to enkoder przy samej kierownicy. Wciąganie i odpychanie wolantu przez linkę obraca drugim enkoderem. Tu widać powrót do położenia równowagi za pomocą gumy. Pod lewą ręką mamy dodatkowe przyciski, którymi można na przykład patrzeć na boki. Gałka przepustnicy połączona dźwignią z potencjometrem. Całość może leżeć na biurku, a nawet pod biurkiem. Drugi element to pedały, poruszające w starym kierunku i przednim kółkiem. Potrzebne przy lądowaniu i manewrowaniu na ziemi. Pedały są połączone linką, także naciskanie jednego wycofuje drugi. Przy okazji linka obraca potencjometr. Dwa kolejne potencjometry obsługują hamulce. Elektronicznie wszystko załatwia gotowa płytka Arduino, którą można zaprogramować, żeby była dowolnym urządzeniem USB, na przykład joystickiem. A żeby nie było, że się tylko chwalę, oczywiście ten film ma też Was zachęcić, drodzy widzowie, do skonstruowania czegokolwiek. Powodzenia!